Cześć, siemanko, a dziś sobie troszkę poeksperymentujemy. Z racji tego, że widzieliście, że ostatnio jako swój taki komputer serwisowy do retrolapków kupiłem Latitude'a 5300, a nie wiem, czy już wszyscy wiecie, że niezależnie od tego, czy to nowy, czy stary sprzęt, ja po prostu uwielbiam na nich eksperymentować i robić różne rzeczy, których nikt inny w zasadzie nie robi. To sprawdzimy sobie dzisiaj kilka opcji i poeksperymentujemy, nie przedłużając, więc zaczynajmy. No i jak widzicie, już tutaj mamy laptop rozebrany i teraz zachodzi fundamentalne pytanie, czy ta płyta będzie pasować? No kurde, jest to na pewno dość ciekawy temat, a czy faktycznie się to uda, będziemy widzieć. Po pierwsze, no, kupując od ludzi, którzy hurtowo handlują takim sprzętem, wiesz tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że no, nie do końca masz pewność, że to jest sprawne, pomimo tego, że sprzedawca zapewnia, że jest. A po drugie, to tak naprawdę nie wiesz, co dostałeś do samego końca. No więc co, no nie przedłużając, porównam sobie tutaj, czy porty i wszystko mi się mniej więcej na oko zgadza, no i próbujemy robić tego słampa. A co, kto bogatemu zabroni? A nuż się uda i będzie sztos. No a jak się nie uda, no to się nie uda. No i co? No i chwila prawdy. Zobaczymy, czy to w ogóle wystartuje. A jeżeli wystartuje, no to pójdziemy składać dalej. Na ten moment włączymy sobie zasilanie i przyciśniemy przycisk power. No i kurde martwe. Niestety. Wychodzi na to, że nam ta płyta niestety nie działa. Co za tym idzie, jak widzicie, można się przejechać na zakupach u randomów z Allegro. No i niestety obydwie płyty okazały się niesprawne. Po tej, która nie odpaliła, zamówiłem jeszcze jedną i również było źle. No, różne rzeczy na to mogły wpłynąć, przede wszystkim zapewne to, że na jednej i na drugiej brakowało niektórych komponentów na PCB, co dopiero zobaczyłem później już poza kadrem. No, na pewno też wpłynął na to sposób pakowania, spójrzcie tutaj, jak zostały zapakowane, szału nie ma, dupy, jak to się mówi, nie urywa. No i kurczę, myślę, ciągle biję się z myślami, ale chyba na koniec powiem Wam, od jakiej firmy nie kupować. Ponieważ, tak jak mówię, dwie płyty pod rząd i dwie płyty pod rząd okazały się być uszkodzone. Niemniej, kurczę, no ja jak już się za coś biorę, to lubię w tym grzebać aż do grzebie. Więc z braku płyt 10 generacji na i5 postanowiłem tutaj spróbować jednak w jakiś sposób wymaksować ten setup i zamówiłem płytę z i7 ostatniej rewizji na tą platformę. I przyszła, jak widzicie, całkiem ładnie zapakowana. Tutaj zupełnie inna jakość, jeżeli chodzi o opakowanie tych elementów. Sama płyta, jak sprzedawca deklaruje, jest 100% sprawna, co sobie zaraz zresztą sprawdzimy. A poza tym, na pierwszy rzut oka przynajmniej, wygląda, że wszystko tutaj jest jak najbardziej ok.
Mamy tutaj i7-8665U, czyli najwyższy możliwy model, jaki tylko był dostępny na tą platformę. No i pokrótce tyle, jak na pierwszy rzut oka sobie rzucę, no to tutaj nie brakuje nam specjalnie wielu rzeczy. Natomiast jak jest, zobaczymy. Na ten moment przechodzimy do natarcia. Kolejną rzeczą, jaką planuję tutaj rozbudować w tym setupie, jest pamięć RAM. Zakupiłem sobie do tego celu 2x16 GB Cruciala na DDR-ach czwórkach 266 MHz. Z tego, co deklaruje producent zarówno pamięci, jak i laptopa, te pamięci są w 100% kompatybilne z tym jakże niewybrednym kadłubkiem, jeżeli chodzi o RAM. Więc sprawdzimy sobie, to też powinno tutaj fajnie działać. A żeby tego wszystkiego było mało, no to jeszcze dorwałem sobie nówkę sztukę Palmrest, też do tego laptopa, troszkę inny, bo z modelu wyższego. I nie wiem, czy na 100% będzie pasował, to sobie będę musiał sprawdzić. I jeżeli ja sobie sprawdzę, to wy już sprawdzać nie będziecie musieli, będziecie wiedzieć, że jest ok. Natomiast jeżeli nie będzie ok, też będziecie wiedzieć, że nie jest ok. Sam Palmrest jest całkowicie nowy. Jest w stanie całkowicie sztos. Zdecydowałem się na zakup tego Palmrestu nie tyle ze względu na to, że mam tutaj jakiś problem ze swoim, ale z tego względu, że lewy przycisk myszy działa tylko w jednym punkcie, a chciałbym, żeby działał na całej swojej powierzchni. Więc tak, mamy tutaj jeszcze nowy Palmrest. No i żeby tego było mało, no to jeszcze tutaj szarpnąłem się na jedną rzecz. A mianowicie z racji tego, że oryginalną klawiaturę mam oklejoną naklejkami, co prawda całkiem ładnie i schludnie, ale podświetlane klawisze nie służą naklejką, to dorwałem jeszcze oryginalną, nową, podświetlaną klawiaturę do tego Inspirona. Więc zrobimy sobie tutaj podmiankę i zobaczymy, jak na koniec będzie wyglądał nasz laptop i czy ta płyta przede wszystkim jest sprawna, a jeżeli jest sprawna, to jakie różnice są pomiędzy i5 a i7. Nie przedłużając, ja działam, a wy zaczekajcie na efekt końcowy. No i cóż, jak widzicie, efekt końcowy jest całkiem zacny. Spójrzcie tutaj na film na środeczku, jak to mniej więcej teraz wygląda. Wszystko pasuje naprawdę ekstra, natomiast no wcale nie było tak kolorowo. Jak zdążyliście zauważyć, mieliśmy tutaj problem z płytami głównymi i to nie dlatego, że kolejne generacje nie pasują do tego kadłubka, a bardziej dlatego, że sprzedawcy na Allegro nie wszyscy są uczciwi. Niektórzy sprzedawcy sprzedają płyty totalnie niesprawdzone, totalnie niedziałające pod przykrywką płyt sprawnych. I oczywiście ja osobiście nie miałem problemu ze zwrotem, pełna kwota wróciła z powrotem na moje konto. Niemniej jednak, no czasami szkoda czasu, środków i umiejętności na to, żeby poświęcać na tego typu eksperymenty. Zakupiłem od tego sprzedawcy dwie płyty główne i obie okazały się niesprawne. Ta pierwsza, którą widzieliście tutaj na filmie, była lekko wygięta w banan, brakowało jej gniazda Sense on Board i niestety nie działała, jak zdążyliście tutaj wcześniej zauważyć. Zaryzykowałem, kupiłem od niego jeszcze jedną, ponieważ deklarował, że ma sprawną. Przyszła i co się okazało? Okazało się, że płyta nie ma wlutowanego w ogóle gniazda na touchpad i peryferia Palmrestu. Co za tym idzie? No naprawdę czasami trzeba bardzo, bardzo ostrożnie podchodzić do zakupów, czytać wszystkie komentarze, zwłaszcza te negatywne i na podstawie tych komentarzy możecie sobie w jakiś sposób tutaj wyciągnąć pewne wnioski. Ja tutaj na swoich filmach nie szkaluję żadnych sprzedawców i nie pokazuję tych, od których kupuje mi się źle. Natomiast konkretnie w tym przypadku, biorąc pod uwagę, jak zaszła ta sytuacja, słuchajcie, tutaj macie nazwę tego sprzedawcy. Ja bym od niego
podzespołów nie kupował. Dlatego, że tak jak mówię, to już biorąc pod uwagę, że obie płyty były jakie były i na pierwszy rzut oka było widać, że te płyty nie będą sprawne, buduje już jakiś rzut na całokształt. Nie, po prostu nie. Natomiast co się tyczy reszty. Jak widzicie, tutaj wymieniliśmy tu Palmrest. Jest tutaj założona płyta z i7. Mam tutaj swoją płytę z i5. I zwróćcie uwagę na zdjęcia poniżej. Tutaj mamy już mały improvement ze strony Della, a mianowicie Dell po pierwszej generacji tego laptopa poszedł po rozum do głowy. Jak widzicie, tutaj mamy jeden heatpipe z bardzo cieniutkim układem chłodzenia. Natomiast jak sobie zobaczycie na zdjęcia poniżej, Dell tutaj w następnych generacjach troszkę poprawił sprawę i zastosował dwie rurki cieplne na tym układzie, przez co ta temperatura jest jeszcze troszkę niższa. No i przez co też moja wcześniejsza modyfikacja układu chłodzenia nie pasuje ze względu na to, że jest już w tej chwili za duża i zbyt gruba. Co za tym idzie, będę sobie musiał zrobić nową, a jak sobie nową zrobię i da mi jakieś fajne efekty, na pewno Wam w kolejnych filmach pokażę. Więc tak, płytkę udało się podmienić, mamy tutaj i7, jak najbardziej tutaj wszystko bangla. Następnie, co zrobione zostało, to podmieniłem sobie klawiaturę. Ta klawiatura jest jak najbardziej 100% sprawna, tylko że jest oklejana naklejkami spolszczającymi. Mnie coś takiego, szczerze powiedziawszy, drażni. Nie to, że to nie działa i nie to, że nie wiedziałem, bo sprzedawca, który sprzedawał, pisał na aukcji, że jest doklejana, natomiast ja lubię mieć klawiatury jak najbardziej całości oryginalne, zwłaszcza w momencie, kiedy są podświetlane, no bo wtedy te naklejki jakby przyćmiewają te LEDy i nie wygląda to za dobrze. Po demontażu oryginalnej klawiatury z laptopa, który sobie zakupiłem, okazało się, że ten laptop wcześniej był w miejscu klawiatury tutaj o zalany. Oczywiście jest tak zbudowany, że nie wpłynęło to w żaden sposób na jego sprawność czy użytkowanie, no niemniej jednak ta klawiaturka zalana była. Jeżeli chodzi o sam Palmrest, jak widzicie, wymieniłem sobie tutaj na wersję 5310 i jak najbardziej tutaj na pierwszy rzut oka wszystko wygląda, że jest ok. Niemniej nie jest to takie proste, jak mogłoby wyglądać. Jak widać, cała operacja się udała, wszystko wygląda naprawdę super. Niemniej, żeby do tego doszło, trzeba było pierwsze przerobić lekko gniazda pod zawiasy, bo mamy tutaj delikatne przesunięcie lewego zawiasu, a raczej jego stędów mocujących, i trzeba to było delikatnie przerobić. I także trzeba było powalczyć z pokrywą dolną, ponieważ zaczaski też są lekko przesunięte. Tak naprawdę całość, na którą założyłem, że zejdzie mi w okolicach 20-30 minut, zajęła mi bite kilka godzin. Co za tym idzie, no kurczę, trzeba tutaj poświęcić trochę czasu, żeby móc sobie taki myk zrobić. Nie jest to niemożliwe, jak widzicie, natomiast wymaga tutaj troszkę poświęceń. No i co? No i generalnie, jak widzicie, cały temat się udał. Sam laptop oczywiście jest sprawny i nie ma z nim żadnego problemu. Wszystko tutaj jak najbardziej lata. Dodatkowa rozbudowa o 32 GB RAM-u dopełniła mi tutaj jakby założeń całości. Zaraz mu tutaj pokażemy buźkę na Face ID. Ciach, wszystko tutaj śmiga. I myślę, że bardzo przyjemnie będzie mi się z niego korzystało. Więc cóż, na ten moment, jak widzicie, cała założona operacja się udała. Co prawda nie do końca, ale to bardziej z winy sprzedawcy niż z winy podzespołów. Choć podzespołów też, bo okazało się niesprawne, aczkolwiek jest to wina sprzedawcy, więc naokoło się zamyka. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapę w dół. Natomiast jeżeli tego typu content do Was trafia i chcecie więcej tego typu filmów, chodzi tak, więcej filmów będzie tutaj związanych z laptopami retro, to jak najbardziej zapraszam do siebie, rozważcie subskrypcję, będzie mi na pewno bardzo miło, jeżeli kanał nadal będzie się rozrastał. Pamiętajcie, że co by nie było, jak mogę, to pomogę, jak mam, to dam, więc pisać w komentarzach, walić o co tylko dusza zapragnie, być może jestem w stanie pomóc i ogarniemy temat. Na ten moment z mojej strony tyle. Dzięki, cześć.